3 marca 1985 roku. Do szpitala psychiatrycznego przywieziono 8-letnią dziewczynkę Mary Blaine. Często opowiadała innym o kobiecie w szpitalnym fartuchu, która codziennie w nocy pojawiała się przy jej łóżku, a zaraz o świcie znikała w niewyjaśnionych okolicznościach. Mary nazywała ją panią zza światów i upierała się przy stwierdzeniu, iż jest ona duchem. Mówiła również, że zjawa nauczyła ją języka zmarłych, którym się z nią porozumiewa. Jej opowieści uznano za przejaw zaburzeń psychicznych, a mniemaną zjawę za halucynację, ponieważ nikt inny jej nie widział. Poddano ją więc leczeniu. Tłumaczono Mary, że pani zza światów to tylko wytwór jej wyobraźni i nie istnieje ona w realnym świecie. Z każdą taką próbą Mary stawała się coraz bardziej agresywna i zamknięta w sobie. Miewała niekontrolowane ataki szału, podczas których rzucała się po całej sali oraz krzyczała w tajemniczym języku. Lekarze stwierdzili, że może to być wspomniany przez Mary język zmarłych. Niektórzy twierdzili, że dziewczynka została opętana przez panią zza światów. Włożono jej kaftan i umieszczono ją w izolatce. Jej ataki szału słabły z każdym dniem. Gdy już podjęto decyzję o zamknięciu jej z powrotem w normalnej sali i otwarto drzwi izolatki, ich oczom ukazał się straszny widok. W izolatce, w której od 28 dni przebywała Mary, znaleziono jej zakrwawione i pocięte zwłoki. Co ciekawe, do izolatki nie miał wstępu nikt poza personelem szpitala. Nie znaleziono też żadnego narzędzia zbrodni. Zwłoki znaleziono w zapiętym kaftanie, co wyklucza próbę samobójczą. Dokładna historia śmierci Mary Blaine do dziś nie jest znana. Tuż po tym zdarzeniu zamknięto szpital. Świadkowie twierdzą, że od czasu tragicznej śmierci 8-latki w szpitalu zaczęły się dziać niewyjaśnione do dziś rzeczy. I widziano czasem dziewczynkę o czarnych włosach, w czarnej sukience z misiem w ręce, przechadzającą się po korytarzach, szepcząca do siebie coś w nierozumiałym języku.